Tak, to załoga numer 34, Felix, czyli Paweł Danielczuk i Maciek Gleichner. Ależ pada, prawda? Ależ pada. Pada też. Dzwonki sanka. Tak, pada. Przepięknie pada. Oby ten rajd był szczęśliwszy niż w zeszłym roku chociażby. Mam nadzieję. Słuchajcie, już początki były na torze, gdzie tam tytułem troszeczkę. Słyszeliśmy, coś tam się działo. Daj spokój, kamień ominąłem. Wiesz, kamień ominąłem, tutaj patrzę się, wiesz. I coś, nie, słuchajcie, jutro ostrożnie, jakieś na początku matanko, a potem jakaś lufa, wiesz, jedziemy, nie? Wiesz? Po samochodzie nic nie widać, jest elegancko. Bo już mechanicy, wiesz, nariktowani te raczek, jest cały piękny. Jak z przytupem wjechaliście na tą rampę. Zawsze to chociaż na rampę. Tak, załoga numer 34, Felix i Maciek Gleichner. Widzimy się na mecie, dużo brawa. Duże brawa dla tej załogi, Mitsubishi Lancer Evo 10. Wielkie brawa, Felix zawsze pozytywnie nastawiony i zakręcony. Warto zerknąć na filmiki na YouTubie tego człowieka. A tak przy okazji przypomniał nam piosenkę Dobre miejsce o dobrej porze i... Słuchaj, dobra, jedziemy, panowie, znaczy jacy panowie. Czy widać po mojej twarzy przerażenie? Widać przerażenie w moich twarzy? Nie, ani troszeczkę. Dobrze wyszkoleni, słuchajcie.
Jest bardzo źle, jest bardzo źle, są odcinki zamoknięte, błotniste, masakra. Musicie trzymać za nas kciuki, gdyż musicie trzymać za nas kciuki i naprawdę boję się, jeszcze nigdy tak się nie bałem. Noga mi chodzi, nie ze względów tanecznych, tylko strachliwych. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że coś powiem miłego po pierwszej pętli i mam nadzieję, że samochód taki jak tu widzicie przyjedzie cały. Pa! Jak wiadomo, wczoraj się zepsuło sprzęgło, dzisiaj mamy nowe sprzęgło, jedziemy. Słuchajcie, fajnie, ekstra elegancko, konkurencja się wysypała, szkoda, szkoda, jedziemy dalej, dzisiaj pojeździmy może troszeczkę. Ja już nie chcę więcej jeździć po tych szutrach, bo to strasznie niszczy samochód. Jeżeli będzie tak dalej padać i brzydko będzie i takie kolejne, nie chcę więcej jeździć, startować. Słuchajcie, do następnej pętli. Wczoraj mówiłem, że do następnej pętli, teraz obiecuję, że będę. Nie ma bata. Przychodźcie, oglądajcie, pa! Serduszko! I zęba, zęba! No chodź do tego, Dawaj, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Do... Tak. Mówi szybko, kto mówi? Kto pyta? Wszyscy byli? Byli, ale poszli. A kto pyta? Jak ma na imię? Natalia. Natalia, masz ode mnie plakacik? I jest wszystko ok. No. 350 zł się należy. 350 zł wczoraj na... Na F2. Felix 2. Na Fundację Rajdowy Felix. Nie, takie na to Felix. Na Fundację Rajdowy Felix. No. Złotóweczkę. Pa, pa. Dobra, na razie jeszcze raz. Dzięki. Dowódź się. A, jest. No, a, się posłucha jeszcze. Dla
bardzo serdecznie. Jesteśmy na strefie serwisowej. Obiecam. Cicho tam! Jesteśmy na strefie. Są nasi kibice. Pomachajcie wszyscy, pomachajcie. Tu, prawo. A teraz ja zaśpiewam wam piosenkę, bo każdy się pyta, co się wczoraj stało. Co się zdarzyło? Sprzęgło, skończyło. Bardzo dziękuję, dziękuję, dziękuję. Słuchajcie, do widzenia na OS-ach. Machajcie tak, jak będziecie machać mi na OS. Brawo, brawo. Powodzenia. No i jesteśmy na mecie, razem z Maćkiem. Wczoraj nie udało się, a dzisiaj się udało. Dzisiaj fajniejszy dzień, lepszy dzień, sympatyczniejszy dzień. Maciek, nie będę cię pytał, jak się jechało, bo wiesz, jak się jechało. Powiedz, czy bałeś się dzisiaj troszkę? Powiedz, odpowiedz mi na to pytanie. Czy były takie sytuacje groźne? Co? Tak, tak. Że mam powiedzieć tak. Pamiętaj, to masz kontrakt. To się wytnie. Dobra. To tak. To tak. Zmontujcie tak. Na początku było tak. Nie, były takie momenty, że wiesz, podbicia czy jakieś rzeczy, no nie wiem, czy się bałem, czy jak to tam nazwać, nie? Ale to tak chyba na szutrach ma być, nie? No. Bardzo fajnie się nam jechało. Jesteśmy w ogóle uradowani, że jesteśmy tutaj. Fajne, fajne uczucie. Słuchajcie, na chwilę obecną nadal jesteśmy chyba w drudzy w grupie N. Nasz konkurent Marcin Gagacki jedzie bardzo szybko. Marcin, dobry jesteś, muszę ci przyznać, dobry jesteś. Powiem to głośno i wyraźnie. Jesteś szybszy od nas, ode mnie, od Maćka. Ale to niedługo się zmieni. Nie. Mariusz Nowocień. Współczuję. Kurde, współczuję. Prawda? Szkoda, naprawdę. Tobie się należy te mistrzostwo, gdyż należy się, bo ja tak uważam. I Maciek też. Tak. Krótko i na temat. Prawy 3 z zębami. Ja już się dzisiaj nagadałem, także... Ale... Wybaczcie. Mieliśmy taką małą sytuację, gdzie nie było widać notatek ani drogi. Było. Było. Nie było widać. I Maciek mówi, o Jezus, tylko żeby ten lewy 2 się szybko nie wyłonił za szczytem, bo będzie... Lewy kulą. Fajnie, słuchajcie. Zmęczony jestem, ale taki zadowolony, że pójdę zaraz troszkę z Maćkiem. Napijemy się alkoholu bezalkoholowego i udamy się w nieznanym nawet sobie kierunku. Nam. Mówiłem z miejsca zdarzenia rajdu polskiego. Mówiłem ja i... Maciek. Po prostu Maciek. Pa. Bardzo mi się podobało. A do nas zmierza już kolejna załoga. Paweł Danilczuk, czyli Felix z Maciejem Gleicznerem. Zapraszamy do nas. 20 miejsce w generalce i drugie w klasie trzeciej. Felix! Duże brawa dla tej popularnej załogi. Zobacz, jak stanąłeś, nie mamy gdzie stać. Tak zawsze parkujesz? Tak, chodź tam, chodź. Felix, proszę Państwa, miał problemy wczoraj. Cóż takiego się działo wczoraj, powiedz? Sprzęgło odmówiło posługi z dniem wczorajszym i musieliśmy wymienić na rower. Tak się mówi, proszę Państwa, odmówiło posłuszeństwa. Zepsułeś. Cię zepsułem. Nie psuję takich rzeczy. Samo się zepsuło. Znaczy mechanicy powiedzieli, że się... Ale dobrze, że dzisiaj kontynuowaliście. Duże brawa, proszę Państwa, dla tej załogi. Duże brawa.
Dzięki. Drugie miejsce w klasie trzeciej. 20 w klasyfikacji generalnej. Sponsorem generalnym LOTOS 70 rajdu Polski jest Compensa, Vienna Insurance Group. I Felix już powolutku opuszcza rampę mety LOTOS 70 rajdu Polski. A do nas, proszę Państwa, będzie się zbliżać kolejna załoga. To Paweł Tomaszek i Michał Bojar. Czas na kolejną ekipę, która zajęła 25 miejsce w klasyfikacji.